Labas Ritas, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Nasze pierwsze nocowanie w samochodzie było dość ciekawe, nie obyło się bez przygód, bo okazało się, że tuż obok jest klub nocny. Impreza trwała do 5 rano, a my nie mogliśmy się już stąd przenieść, bo byliśmy po urodzinowym drinku. Ale to z jakim widokiem się obudziliśmy rekompensuje wszystko. Dzień dobry. Słonko wstało? Słonko tak, ale ja nie. Kto robi kawę? Ten kruk, co tak dziobie. Z drugiej strony nasz pierwszy poranek w samochodzie wygląda tak. Ten zagłówek trzeba jeszcze dopracować, bo taki jest troszeczkę chaotyczny. O, model nam świetnie prezentuje łóżko. A z drugiej strony, o tutaj moskitiera nasza. No ten widoczek jest naprawdę piękny. I myślę, że było warto. Nie spędziliśmy tej nocy sami, w sensie było mnóstwo pijanych ludzi naokoło, ale też jeszcze jeden kamper. I jestem mega ciekawa wrażeń tych ludzi obok. Misja ukończona sukcesem, kawa właśnie się parzy. Czekamy. Ładnie widać. Pięknie jest. Mega, mega. Przed nami jest taka ścieżka spacerowa, teraz coraz więcej ludzi już sobie przychodzi i już dwie osoby nas zagadały. Jeden pan powiedział, że w ogóle super pomysł, luks, piękny widoczek na pewno mamy, ale że nam brakuje wędki. A druga pani tak zajrzała, wstawać, wstawać, coś tam, już nowy dzień. No takie podróżowanie już widzę, jak bardzo jest niebezpieczne. Co chwilę nas ktoś zaczepia. Mhm. Mówi smacznego. Opierdliwe. Albo rzuca żarty, albo dzień dobry. Przerażające. Dziwni ludzie. U nas to tylko w ryja można dostać, a tutaj co chwilę ktoś cię zaczepia. Miło. I nie wiesz, jak zareagować. No. Nie przyzwyczajeni. Wyszliśmy na świat, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy jak toalety, to są na miejscu. Teoretycznie płatne 2 złote i wszystkie, które próbowaliśmy wrzucić w 2 złotówki, nie działały, w sensie wypadała ta 2 złotówka, a jedna toaleta była czym na cały czas, tylko że no jedna toaleta jak na wczorajszy wieczór to było mało, ale teraz już jest super czyściutko, od rana spoko. Ale wczoraj to był Armagedon. A teraz czas na poranną kąpiel w jeziorze. I drodzy Państwo, najnowszy hit mody na suszenie kostiumów kąpielowych. Cycko, noś na plecaku, proszę bardzo. Elegancko. Nie wiem, kiedy będę miała dostęp do suszarki. Jestem suszarką. A to jest suszarką, bo cały czas mi suszy głowę. I robi się coraz cieplej, wracamy sobie na chwilę do autka i zaraz lecimy na jakąś kawkę. I teraz trzeba przepakować bagaże do przodu. Nie, w sumie, co ja gadam, do tyłu. Musimy teraz mieć bagaże z tyłu, żeby móc jechać. Rafał ogarnia przód, ja ogarnęłam tył, w sensie, no, razem rzuciliśmy wszystkie rzeczy do środka. Tu jeszcze teraz dowiesiłam to nasze pranie. Przez chwilę wisiało na samochodzie, ale nie zdążyło wyschnąć. Ręcznik również w miarę, chociaż żeby był rozwieszony. No i szykujemy się. Jeszcze z przodu mamy bałagan, więc tu się ogarniemy. I na razie autko zostawiamy, zaraz sobie ruszamy na spacer, ale później wszystko będzie gotowe pięknie do drogi. Autko gotowe. No również. Lecimy na spacer po Augustowie. A później, dzisiaj, lecimy na Litwę. Znaczy jedziemy, bo blisko jesteśmy.
zamarzyła nam się lokalna kuchnia, także mamy tutaj karpacze konkretne z surweczką, do tego mamy chłodniki, kompocik i jest bardzo. Byliśmy w barze Bartek. Bar Bartek, bardzo polecamy wam gustować. Drodzy Państwo, i tym razem zabieramy Was do kawiarni Augustyniak w Augustowie. Śmieszne zrządzenie losu. Balkonik, bo jest przepiękny balkonik. Tak, tam jest taki tarasik z balkonikiem z widokiem na Augustów. Ale my mamy też fajne miejsce. To by mi się rozmazało, bo... Mam okulary cenne, bo robię tak co. Tak jest. I mamy przepyszne kawy mrożone, pyszną jakąś jagodziankę tutaj, receptury pana Augustyniaka i szejka jagodowego zaraz będziemy mieli. Nie zmyślam, to jest jakaś specjalna receptura, to jest napisane. Polikarpa. No, to jest właśnie tego. Karpia. Rafał załatwił. Los nam sprzyja, zwolnił się najlepszy stoliczek na balkonie. Tarasem. Balkon jest tarasem. Ale jest cudnie. Oj kocie. A teraz chyba pierwszy raz w życiu wchodzę do sklepu wędkarskiego. Ty byłeś kiedyś? Bo szukamy kapoków. Byłem w Irlandii, kiedyś kupiłem, pamiętasz, taki breloczek uczników. Tak, to było w wędkarskim? Niesamowite. Gdzie Amy Whitehouse kupowała i chodziła na ryby. Okej, okay. Kurde, zamknięte? Zobacz, wytuptaliśmy już wszystkie kartacze, wszystkie smakołyki, które dzisiaj były... Wciągnięte. Wciągnęliśmy. Szamany. O, wyszamaliśmy. I byliśmy we wszystkich sklepach wędkarskich, jakie były otwarte, nadrobiłam ilość w swoim życiu po prostu na zapas. Tam jest jakaś impreza, więc idziemy, ale już się kierujemy do samochodu, tylko bez kapoków. Ale nie mówiłaś, po co byłaś w sklepie wędkarskim? No bo jestem pasjonatką. No odkryłam nowe zainteresowanie. Wróciliśmy jeszcze do naszej miejscówki, na chwilę wpadniemy do wypożyczalni zapytać. To jest ostatnia szansa tutaj o kapoki. No właśnie, ile jest ludzi, plażowiczów. Znaczy nie dziwię się, bo w ogóle pogoda nam się trafiła, mega super hiper. Czadowa. Mamy to, udało się odkupić stare kapoki, bo w całym mieście nie ma kapoki. No, zamiana to była pieniężna. Ale ratunek jest mega. Czas na przeprowadzkę, zaraz siadamy do autka, tankujemy i ruszamy za granicą naszym domkiem. Jeszcze nie jedziemy, bo chcieliśmy podłączyć przetwornicę, żeby podładować akumulatory od GoPro i nie może być kanonka. Ale... Mi wpadła, no nie oszukujmy się. Mi wpadła uszczelka do środka wentylatora, który jest w środku, nie może chodzić. Przetwornica z latającą w środku w mechanizmie uszczelką. Także wszystko rozkręcam. A wszystko było spakowane, śrubokręt był w pudle na samym środku, więc przed chwilą nurkowała. A czy jeszcze teraz nic nie widać tu? O, nie jest. No nic nie widać. O, i trochę widać. Dobra, idę ciuchy wszystkie. And it's now or never. I'm gonna live for you. No dobra, Rafał tam sobie dłubie, on różne ma dziwne zainteresowania, to niech tam się jeszcze pobawi chwilę. A ja wam pokażę, co pięknego upolowaliśmy dzisiaj. Nie wszystko mam przy sobie, ale jak wiecie albo nie wiecie, my zbieramy z różnych miejsc, które odwiedzamy, dekoracje, dzwoneczki i różne zawieszki na choinkę, które później wiszą cały vlogmas i święta u nas na drzewku bożonarodzeniowym. Jeszcze do tego trochę czasu, ale już mamy z Augustowa również pamiątkę. I coś pięknego, ja już dawno temu mówiłam Rafałowi o łapaczu snów, który idealnie wyglądałby w samochodzie, ale był tutaj. Też jeden na szyi. No tak, ale właśnie no, to mam od wczoraj i chyba tego zainspirowało, od przedwczoraj. Zainspirowało, bo dzisiaj na straganie jak zobaczył, to mu się tak spodobał, że serio, Rafał, pani na straganie mi świadkiem. Nie, przesadzasz. Nie spodobał mi się, tylko po prostu z tych wszystkich badziewnych łapaczy snu ten jest najładniejszy. No piękny jest, taki boho jest. Taki jest delikatny. A tamte to były takie jakby Indianin 10 godzin, kurde, szył to na szydełku w wiosce. Tutaj czytam właśnie, że ze starych amerykańskich legend to jest informacja, także sprawdzone info, lepsze niż od naukowców amerykańskich, że odgania złe sny. Czyta, docencie, tak, dlatego tak naokoło mówię, żeby sobie zdążyć to przetworzyć. Więc ja myślę, że jak będziemy spać w aucie, to musimy no mieć... powiedziałaś mi. Ja wam przetłumaczę dosłownie. Tak, jako dosłownie. Naiwny Amerykanin, znaczy natywny. Jest opowiadana legenda, że... Ty tam dup już, jedziemy! ...wiszący łapacz snów nad miejscem, gdzie śpisz, nie, bo nie nad łóżkiem. Miejscem, że nie śpimy. Powoduje, że złe sny będą... deterret, to nie wiem co to znaczy.
będą coś tam przez uszko dezaktywowane piórami. A, będą powodować, dobre sny. Aha, a złe sny będą odchodzić. No, to tak mniej więcej też o tym mówiłam. Jedziemy, za chwilę wyjedziemy z Augustowa i z Polski tak naprawdę. Jedziemy na stację jeszcze. A jeszcze ostatni Orlen przed Litwą, mamy do zaliczenia? Nie mamy kantoru, nie mamy euro żadnych kasy wymienionej, bo wszystko było zamknięte. Nie mamy euro, nie mamy godności, nie mamy rozsądku, nie mamy benzyny, ale mamy trochę odwagi i w sumie niespokojne dusze. I nasz przygodometr opada, więc liczymy, że coś dobrze się będzie działo. Pęk dawno. Rok temu równo skoczyliśmy ze spadochronem. Rok temu. Dzisiaj już mnie jeden załatwił, bo jeszcze jakby było mało przygód, to nie ciebie załatwił, tylko na ciebie się załatwił. Przystanek na rozgrzewającą żubkę. Żurek! Na mnie to... Zbliżenie na mnie. Smaczne. Rafał je trzeci żurek na tym wyjeździe. Jesteśmy tu dwa dni. A, i dwa żurki je, bo to jest mój. Wykorzystujemy każdą okazję, żeby się podładować, chociaż już się podłączyliśmy w samochodzie, ale to myślę, że w takim razie, jeżeli te sprzęty uda się naładować, w sensie akumulatorki, to jeszcze mamy drugą porcję do naładowania. Telefony z powerbanka. Powerbank był podłączony, także nie tylko my się ładujemy. Te ręczniczki, kosmetyczka, lecimy pod prysznic. Prysznic był tak orzeźwiający, że dopiero różnicę odczułam, jak wzięłam żel pod prysznic i on był dla mnie ciepły. To się czułam, jakby się maścią rozgrzewającą smarła. Powinno się brać zimne prysznic. Teraz już możemy morsować w ogóle bez problemu. Morsujemy. Obudzeni? Bardzo. To jest jak człowiek chce oszczędzić 10 zł. Ale kaza. 20. Przeliczyliśmy dwa żurki. Na żurki. No. Warto zjeść, no. Wolę żurek. Będziemy smarkać jeszcze bardziej, to zjemy żurek. A potem zimna woda, zdrowia woda. Zabraliśmy kawę na wynos i ruszamy. Postanowiliśmy dzisiaj wziąć dupę w troki. I właśnie do troków jedziemy. Tak jest, słuchajcie, może nie wiecie, ale stąd wzięło się to powiedzenie. Kiedy Polska była złączona z Litwą, mówiło się weź dupę w troki, czyli pojedź gdzieś daleko, a troki to jest miejscowość niedaleko Wilna. A wiemy to od MR Wrocławer. Tak jest, także... Marcin nas uświadomił na Facebooku, także teraz jego tropem podróżamy na Litwę. My też posłuchaliśmy i w końcu wzięliśmy dupę w troki. Litwa! Litwo, ojczyzno moja, jesteś jak zdrowie! Ile cię trzeba to ocenić? Cześć, tylko się dowie, kto cię straci. No jak dla mnie jest idealnie, tam jest jezioro, jak otworzymy bagażnik będzie bosko, tylko znowu mamy imprezownię, ale w mniejszej skali niż to było wczoraj, bo no na pewno nie ma takiej wielkiej imprezy koncertu i klubu. Jest knajpka niedaleko, są toalety, od 8 rano jest płatny parking, my jeszcze nie mamy euro, więc będziemy kombinować, pewnie rano się zrywać, ale widoczek... No jest cudny. Rafał mi właśnie uświadomił, bo na telefonie pokazują nam się 2 godziny. My nie wiedzieliśmy, że tu jest inny czas. Jest godzina później. Dobra, mamy parkometr. Włączam Google Lens i tłumaczę. Jakie to jest cudowne. Instrukcja obsługi. Płatność w monetach. Niestety. Chciałam zapłacić. Zatrzymaj. No ty. Pobieram apkę i może uda się. Myślałam, że to nasz samochód. Czy to nie jest też Hyundai? Nie. Podobne, z daleka. I może się uda ogarnąć wszystko w samochodzie. Rusza przeprowadzka. Nie jest idealnie, bo znów mamy imprezkę obok, ale dam radę. Nie?
Nabieramy wprawy. Przy litewskich hitach otworzysz apartament MTV Cribs. Zaglądamy i jest czad! Jeszcze tutaj nie ma tych najlepszych lampeczek, w ogóle nie mamy ich kiedy rozwiesić, ale naprawdę jest super. Jestem zachwycona. Nieźle nam to wyszło. Wcale nie kosztowało nas 100 miliona kłótni, 5 rozwodów. Dobra, wchodzimy do środka. Święte zmęczeni. Wyczerp, klapki. Z zewnątrz ten samochód może się podejrzanie trząść. Dobra, bo mi napędza. Łapacz snów.